Witam serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Songs of Conquest. W poprzednim filmie ukończyliśmy misję drugą Cena Szynów, więc przed nami przedostatnia misja z tej serii. Misja trzecia, związani umową. Drobiazgowo, przygotowana kampania odbicia ziem Lady Hammond z rąk Stoutheartów w końcu się rozpoczęła. Nimander Breeze i kapitan Slixpor dotarli przez portale na swoje pozycje. Bigley towarzyszył tymczasem Lady Hammond u boku, której miał zająć kolejne rubieże Arleonu. Nie wszystko jednak szło zgodnie z jej przewidywaniami. Poziomek godny. Stary portal zamigotał, a Lady Hammond i Bigley przeszli przez niego. Ich oddziały podążały za nimi. Powiernicy musieli się teraz naradzić. Wielu baronów zapłaciłoby krocie za tajemnicę działania tych portali. W Arleonie zginęło tyle wiedzy. Nasza gildia strzeże tych informacji, a łuki wykorzystaliśmy do spłaty długu. Wiesz już, że wymagają dotyku powiernika, nic więcej nie mogę ci powiedzieć. Po rozprawieniu się z tym najazdem kupię tę tajemnicę od twojej gildii. Być może nie ja o tym decyduję. Ukończ kontrakt Hammond i dlaczego ja widzę górną mapę? Sojusznicy. Lady Eliza Hammond, poziom 12, sojusznik. Baron Srebrzysty, poziom 14, sojusznik. Jeszcze raz gramy z sojusznikami. Fajnie, ciekawie, bardzo mi się to podoba. W ogóle mamy poziomek do wbicia, chyba jeszcze z poprzedniej misji. Dograny na poziom 2, plus 2 esencji wszystkiego zamiast plus 1. Jak najbardziej, proszę, dziękuję. Portal jakiś, ale tam jakiś skarb leży. Lady Hammond wstrzymała oddziały, gdy do portalu zbliżyły się oddziały najeźdźców. To portal, o którym mówiłam. Mam spotkanie z Baronem Srebrzystym, który chętnie udzieli mi pomocy w swojej sprawiedliwej wojnie przeciwko Stoutheartom. Wygląda na to, że portal wymaga naprawy. Nie ma czasu do stracenia. Srebrzysty i ja musimy podbić północ, póki powiernicy Stoutheartów zajmują się Nimanderem i kapitanem Slixpolem na południu. Niezły plan. W najgorszym przypadku będziesz musiała zapłacić okup za Nimandera i Xaviera. Jak stanowi ich kontrakt? Stoutheartowie będą błagali o negocjacje, gdy już podbiję wschodni stok i ogłoszę sojusz ze Srebrzystymi. Nasz kontrakt na tym nie ucierpi. Skoro nie uda mi się namówić cię, żebyś poczekała aż naprawię, zabezpiecz okolice i zgromadź wojska, zanim ruszy za mną północ. Chcę jak najszybciej odzyskać moje ziemię z rąk Stoutheartów, dlatego nie zamierzam tracić ani minuty. Powodzenia, Bigley. Niech niosą cię przyjazne wiatry. Hammond przeprowadziła armię przez portal, jednak zanim wszystkie oddziały zdołały przejść na drugą stronę, portal zamigotał i zgasł, odcinając sporą grupę rycerzy. Spójrzcie, co za bałagan. Tego portalu już się nie naprawi. Będziemy musieli siłą przedrzeć się na północ. Lady Hammond będzie potrzebowała naszego wsparcia podczas szarży na wschodni stok. Jestem pewien, że sobie poradzi. Co byście powiedzieli na walkę pod moim sztandarem? Chętnie, pod warunkiem, że będziesz wykonywał rozkazy Lady Hammond. Pięści porządku, 10 sztuk. Mocne wzmocnienie na początek. Portal nie działa, nie? Ale jest kopalnia złota. I idziemy dalej. Dalej jesteś sojusznikiem? No chyba tak, no był. Moi sojusznicy. Coś tam budują. A ja muszę iść tutaj. Oho. Brama, nieznane zagrożenie. Nieważne jakie jest zagrożenie, i tak muszę tam iść. Ryzykowne. No dobra. Wjeżdżamy i rozjeżdżamy. 5, ale ja mam bardzo mało ludzi. I wiecie co? I najgorsze jest to, że nic na to nie poradzę. No dobra, tutaj nie ma wrogiego powiernika. Na pewno nie szybka walka, tylko walcz samodzielnie. Zaczynamy. Widać już po mapce, że ta misja będzie bardziej rozbudowana. Bardzo dużo. 14,7? Dobra, ja tu stracę prawie całe wojsko. Ta walka tutaj, ja już widzę po liczbie wojsk, jest turbo trudna. Stracę prawie wszystkich. Pewnie on mnie trochę uratuje. No i będę zaczynał od zera. Tak to tutaj wygląda niestety. Dobra. Proszę otworzyć mi tą bramę. Ale to już? Ojej, patrzcie jak mało zabrałem. Czary mnie tu będą musiały ratować.
Mogę minę. Co mi po tej minie? Zablokuję tylko tego rycerza. Bez sensu go blokować. No muszę czekać. O! Otworzyła się brama na chwilę. Miałem dużo strzelających. Dzień dobry. To było dobre. To było dobre. O. Tego nie ma. I bęc. A tylko, że on mi... Tak, to było dobre. No, na pewno było dobre. Co ty masz za umiejętność? Daje jednostki sojusznika w promieniu jednego pola. 20 do ataku wręcz, 20 ataku dystansowego. Co jego się nie opłaca zabijać. Ale... Ginie. Już mi jednego zabrali. Nie jest kolorowo. Tego nie ma. My jesteśmy nią. No to idziesz gdzieś tam. Bum. Musisz go bić. Nie, gwizdaj. Ja w to nie wierzę. Jak się poblokowałem. Tragedia. To musi przeładować. Dobra. Pokazać mi czary. To by mi było potrzebne, ale ta magia chaosu. Aha, teraz jeszcze nie potrzebuję. Dobra, czekamy. Mam tylko 5. No tego zabijemy, no on jest mocny. To minus 25% do obrażeń, to jest 45. Jeszcze uszkodzę. A tego zabiję. Musieli przeładować, ale zaraz będą atakować. Co jest z tą bramą? Dobranoc. Nie no, rzeźnia jest. Oczywiście damy im tutaj wzmocnienie, ale, ale. Potężny cios. To było dobre. Znowu to zrobimy. Kurde, nie sięgamy. A? Podejdź tu. Czekaj, czekaj. Czy to jest dobry plan? To jest piękny plan. Bęc. Graj. Ty zginiesz. Źle zrobiłem. Źle zrobiłem. Zaraz on się chce ruszyć. Ja mu dam. Ja mu dam. Nic więcej mu zrobić nie mogę? Mogę. Stało 3. I niech ma jeszcze minus 25% do obrażeń, a tego zabijemy. Koniec, ale strata potężna. Potężna strata. No trudno, no co? Odbudujemy swoją armię, odbudujemy nasze siły i pokonamy wroga. Stracone oddziały. Na pewno nie okupacja, ja nie mam żadnego i to jest dużo zbudowane. Ale stracić aż 3 rundy? Szkoda, że nie mogę zobaczyć, co tutaj jest. Już są wieże strażnicze. Szczerze, ja chyba wolę stracić te 4 rundy z burzy. I zbuduję na nowo, bo jednak te burzenie jakby, no, daje nam zasoby, więc czy ja to przejmę i później zniszczę te wieże, to jeden ciul. By było spoko, gdyby mi pasowały te rzeczy, ale ja, no, wieże nie, burzyć. No, sporo tutaj było zbudowane, nie? Bramy, a w tym czasie jak to będzie burzone, gdzie się udać? Tu widzę młyn wodny, to zawsze hajsy, które będą turbo potrzebne.
No tak, będziemy widzieć, jak się to nie są wrogowie, to są sojusznicy. Jak oni będą się ruszać. Okej. Okay. Jakoś długo to trwało. Tak dużo jest przeciwników na tej mapie, że oni wszyscy muszą się ruszyć? Bardzo możliwe. Ciała? Oni są słabi. I tam jest krypta. A ta milicja jest na jakim poziomie? O. Nie wiem jeszcze. Prosty. To mi się podoba. Jest kamień. Lepiej opuśćcie tę ziemię. Nie chcemy walki, ale nie zamierzamy też składać broni. Jestem tu w imieniu Lady Hammond. Przybyłem odbić jej ziemię. To nie jej ziemię, nigdzie się nie wybieramy. Poziom prosty, więc sobie skipniemy. Tylko, że ja tutaj za bardzo nie mam... O, tych trzech to spoko. Nie mam wojska. No ci zrobili całą robotę, nie? Oni są mocni. Dzięki nim... O, chyba jest osada. To wygląda jak osada. I poziom prosty, bierzemy jak najszybciej, walczymy samodzielnie. No pewnie, że tak, bo to jednak osada. Dobra, to wygrajcie, odsuńcie się i grajcie. Oddaj. Świetnie. No dobra, to robimy tak. Czar, cios, koniec. Oni są świetni. Oni, ci rycerze, są świetni. Tylko, że my chyba w naszym zamku ich produkować nie możemy, nie? To są stronnicy z frakcji Stoutheartów? Nie jestem pewien, tak mi się wydaje. Zbóż czy przyciągnij? Znowu wieża strażnicza. To burzyć. To obejście jest nasze. Nie mamy jeszcze, dalej płoną. Nasi sobie przejmują, spoko. Mają tereny. Ładny most. I tu też nie są potężni ci wrogowie. Tylko, że ja tak naprawdę tylko nimi gram, nie? Gdzie to... Nie, to jest moje, ale jest. Muszę to wziąć. Przytulna tawerna. Upadłe miejsce mocy. Przy drodze stało pradawne miejsce mocy. Wyglądało na to, że od pewnego czasu służyło za wieżę obserwacyjną. A więc tutaj też są miejsca mocy. Feje mieli coś o nich wiedzieć. Mam nadzieję, że znajdę tu jakiegoś, którego będę mógł przepytać. To by dopiero było, gdybym doszedł, jak działają te ustrojstwa szybciej niż wielomyśl. Ale by było, no... Kurczaki, gdzie mam iść? Wszędzie widzę spoko waleczkę, ale wydaje mi się, że te kamienie, bo zaraz będziemy budować i to na grubo, więc kamienie i drewno bardzo potrzebne. No to idziemy w tą stronę. Przejmują. A tu wróg czy... To był chyba wróg. Tam był wróg. Niebieski, no. Będą się bili. Ciekawe, jak długo utrzymają się ci nasi sojusznicy. Dobra, pierw kamień. O, w porządku. Kamień. Kopalnia, kamień. Pole bitwy, wszystko. A, i to mogę wrócić do swojego zamku. No dobra, to zobaczymy, co jest na dole mapy. No i mamy osadę, od razu ją ulepszę na maksymalny jej poziom drugi. Mówiłem, że tartak. No, kamienia już dostajemy, drewna nie widać. Tylko, że w tym mieście drugim będzie więcej opcji. Może o pieniążki zadbajmy. Z drugiej strony... Później będą punkty zborne, nie? Ludzi trzeba produkować. Nora trwożni i sklep. To chyba nam się najbardziej przyda.
No i właśnie, on idzie na naszych pewnie, co? Idzie na naszych. Po kolei. Sklep. Brak pradawnego, brak świetlistej. No i tutaj, słuchajcie. Tutaj się dzieje. Posterunek dziudzia. Tartak. Tartak. Super. Nie mam za bardzo co się wracać, bo nie mam ludzi. Chyba idę przed siebie. Oj, kurczaki, ale bym wpadł. Starsi rycerze. Ryzykowny. Nie wiem, czy się dołączą, czy nie. Nie będę ryzykował. Oni są za mocni na razie. O, o, prosty poziomek. To jest dla mnie szybka bitwa. Tam z dwóch, trzech dziudziarzy mogę stracić. Zero strat. Pięknie. Oj, 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 gdzie ja idę? Gdzie ja idę? Kurczaki. I dobra, miasteczko. Tartaczek. No to... Tam trwożni. Dziudziarzy. A niech się robią. Poziomek następny. Bo to hajsy. Drewno, kamień będzie potrzebne. No i tutaj mogę coś zbudować. Kwatera najemników. Tartak. My tutaj mamy, nie mamy tartaku. A później sklep. Dobra, czyli tu będzie kwatera najemników, no. Dobre miejsce na kwaterę. Iglica zniszczenia, dawać mi ją. Szczury na poziomie prostym. Super. Dziudziarz, jeden. Osiem. Osiem sztuk. Dawać pradawny bursztyn. Doświadczenie zbierzemy w walce. Jest świetlista. Świetnie. Okej. Sztylet, pradawny bursztyn, razy 5, spoko. Znowu kamień. I tu jest za darmożkę? Nie zauważyłem, za darmożkę bursztynek. Dawać mi go szybciutko. Za darmożkę. Już jest nasz. Dobra, jest kryjówka bandytów. Kurde. Jaki poziom będzie? Niby prosty, bo on wszystkich załatwi, nie? On wszystkich załatwi, tylko wydaje mi się, że jak będę z nimi walczył, to stracę z jednego. Szkoda by było go stracić. Jednego dziudziarza mam. Przynęta. Ej. Zobaczę szybką walkę. Stracę jednego. Nie straciłem. Dobra, to potwierdzam. To potwierdzam, bo tutaj, no patrzcie, 7 drewna, 7 kamienia, 2900. Jeszcze jakieś... Patrzcie, oj, oj, ile my tego mamy. Automatycznie powinny się zakładać lepsze rzeczy. Tak się właśnie stało w naszym przypadku. Plądrowanie, 100% złota. Na razie zostawię, później zmienimy. Dobra, jak znajdziemy... Ten rynek grabieżców to naprawdę sporo mamy do sprzedania. To mi się bardzo podoba, bo to fajne hajsy będą. Tutaj pradawny bursztyn, już mamy go sporo. O, tartak ulepszymy. Tych dziudziarzy też ulepszymy. Dawać od razu... Nie. Nie od razu. Nie od razu. Tam mamy kwaterę najemników. Może sobie tymi pogramy? Warownie? No dawać, co ja będę potrzebował? Kamieniołom. No dobra. Budujemy. A tutaj potrzebujemy świetlistą nić. Tych sobie przywołam. Sklepik ulepszony, trwożnie ulepszone. Dopóki nie będę miał ile? 5 sztuk świetlistej nici, to w tym zamku nic już nie zrobię. Tam jest dużo osad. Tam jest dużo osad. Drewno jest pięknie.
Hajsy, drewno? Nie, brak drewna. Tu jest wszystko. Ten jest za mocny. Chwilowo jest za mocny. Ile ja tam ludzi mogę wziąć? Bo chodzi o to też, że... To co, ja mam teraz dwa razy esencja porządku, do dwa razy chaos. Mało zdobywam tej esencji. Muszę mieć jakieś wojsko, dlatego... Wrócimy się, no. Wrócimy się. Po drodze może tych... Powstałych całych pokonamy? Bo oni raczej problemu sprawiać nie powinni. Mówię o nich. Ojojoj. Cóż, ryzykowny. No to jednak robią problem. Oj, mogłem budować coś. Kurczaki. W jednym dużym zamku, w jednym... No dobra. Miasto. Miasto, miasto. Brak świetlistej i kamieniołomu do ulepszenia, ale nawet gdyby jak zrobię kamieniołom, to nie mam niebiańskiej. A kamieniołom jakoś mocno potrzebny nie jest. Chociaż... Kamienia, no trzeba będzie później. No to chyba... tu jest nora... Nie, to nie ma nory trwożni. Wieży nie potrzebuje. No ludzi najbardziej potrzebuje w tym momencie. Taka jest prawda. Nora trwożni. Ołtarz Aurelii. Tym sposobem Lenora Stonefell. Decyzją Aurelii została baronessą Zielodębu. Lenora stała się pierwszą dowódczynią, której udało się sforsować bramę Źródliska, czym włączyła jego ziemię do swoich włości i rodzącego się imperium. 5 do inicjatywy. Dojdziesz, widzę, do... Może górę pierw sprawdzimy? Szkoda mi tego ruchu. Że tam będę miał się z kim bić pewnie. Zaraz. To zrobię małe kółeczko, żeby to już było wszystko przejęte. No i tutaj jeszcze nie, bo on i tak stracił ruch, Ojejoj, świetlista nić. Ulepszonko, brak kamienia, kamieniołom. Bo zaraz i tak będzie, ale kamieniołom i tak zbuduję. Bo jest wymagany do ulepszenia, nie? Zwiadowcy donieśli, że północ regionu była chroniona mocniej niż Hammond się spodziewała. Widziano tam przynajmniej dwóch powierników. Zapowiadała się ciężka walka. Gra zapisana. Coś się właśnie wydarzyło. Coś niefajnego. Brak niebiańskiej. Kamieniołom sobie ulepszymy. O! Pięknie. I mogę budować. Tu nie mogę, bo... Tylko niebiańska. Wszędzie niebiańska. I świetlista. Bazarek. No i jeden by się przydał pewnie na późniejszy etap gry. A nic innego zbudować nie mogę. Niech będzie bazarek. Dobra, ile mam hajsu? 17 tysięcy. Tak więc. No, za dużo wojska to tutaj nie ma. Kupię pewnie wszystko. Jeszcze nie mogę. Jeszcze 9 tysięcy zostało. No dobra, ale teraz przynajmniej mogę się tłuc z wrogami. 7 ulepszonych. A tutaj jeszcze jest ich więcej. 2 strzelających. Dwóch, bo nie mam już siana. Nie mam siana. Jest niebiańska. Idziemy pierw w dół. Wojo jest. Możemy atakować. Tutaj jest poziom... Nie dojdę. Turbo łatwy. Pewnie nieznaczny będzie, jak teraz dokupiłem wojska. Tak mi się coś wydaje. O, niebiańska. Nie niebiańska, tylko pradawny bursztyn. Pięknie, pięknie.
nieznaczny, nieznaczny wymazać z mapy. Już? Trzech dziudziarzy. Jest ile niebieskiej? 4. Spoko. Bursztyn wezmę tak czy siak. Jak będzie za dużo, to będziemy sprzedawać. Drewno, kamień. Jaki tu poziomek? Prościutko. Prościutko ich pokonamy. Bardzo dobrze. O to chodzi. O to właśnie chodzi. Na początek, nie to, nie te miasteczko. Bazarek jest. Czwarty poziom bym chciał, 30 kamienia, 20 drewna, no trzeba troszeczkę zbierać. Wiecie co, w tym dużym miejscu zrobimy sklep, bo ja tutaj nie zbuduję tej fabryki za szybko. Nie zbuduję tej fabryki za szybko, bo ta niebieska ruda, chociaż niebieska ruda może gdzieś tu jeszcze leżeć. A później trochę dokupię, bo na pewno droga, co z 1000 kosztuje. 1000 za jedną, zwariowali. Ale 1000 za jedną, musiałbym kupić ile? 6 tysięcy. Jeszcze się wstrzymam, bo może zaraz znajdziemy parę sztuk. Poziom prosty, no to szybka. Nie, no to nie są duże straty. 17 level. Esencja porządku czy ochrona? Esencja porządku, plus 2. Sporo nagród. Szybciej zrobimy kolejne ulepszenie. Ofiarne drzewo fejów. Przed nimi wznosiła się ponura i tajemnicza Kneja, nazywana Cicholasem. Bidzli miał wrażenie, że obserwują go jakieś niewidzialne oczy. Wyczuwał także drżenie mocy w każdym liściu i każdej igle. Cicholas, co za okazja. Może znajdę tu jakieś odpowiedzi dla wielomyśla. Stary Maruda byłby szczęśliwy. Jest niebiańska. Minus 1000 za level chyba, tak? Nie, za 3 ataku, 3 obrony. Tak czy siak spoko. I uwaga, 3 sztuki. Mam 11. To oznacza, że budujemy fabrykę. Bęc, świetnie. To się będzie budowało 3 dni. To jest wszystko? Nie! Świetlista. Ale w Cicholasie pewnie się znajdzie. Bo właśnie świetlista powinna być w Cicholasie, ten gaj. Zaraz zobaczymy. Czy to ktoś idzie na nich? Ciężko stwierdzić, co tam się dzieje. Nie, on idzie i chyba idzie na nich. Nawet ja muszę tam dotrzeć do jakiegoś czasu, bo oni mogą paść, nie? Iglica stworzenia, iglica, znaczy hołd dla chaosu. O szkurczaki, no pierw pójdę w dół, bo widzę, że tu takie kółeczko można zrobić. Oczywiście, że pieniążki. Oczywiście, że pieniążki, a on wie, nie, to jest nasz. Pierw się nasi ruszają. Och, świetlista, dawać. Cenny towar, cenny towar. Dobra, tu jest wszystko. Mogę iść do góry. A poziom prosty, to od razu. Ani kroku dalej, to Cicholas, nasz dom. Nie możemy się dogadać? Chciałbym tylko dowiedzieć się więcej o tym o tych miejscach mocy. Ludzie udowodnili, że nie można im powierzać tej wiedzy, dlatego nie wyjdziesz stąd żywy. Poziom prosty, to chyba ty stąd nie wyjdziesz. Nie widzisz, że poziom prosty? Że zielony kolor? Nie widzisz? No i umarł. W butach. Nie wiem, czy w lewo, czy w prawo. To wygląda jak ślepy zaułek, ciężko stwierdzić. Chyba nie. Może w lewo powinien pierw pójść, bo tu jest koniec mapy. Oto jest pytanie. A jestem ciekawy, jak ten tutaj pan, nie ten, oczywiście nie nasi sojusznicy, tylko ten wróg, czy on będzie przejmował ich ziemię? Nie no, tak się kręci, kręci, ale się troszeczkę boi zaatakować. Jest świetlista tam, ej. Dużo świetlista, jest gaj, widzę gaj. Na pewno idziemy w tą stronę. Tak oto feje i ludzie zawarli przymierze liści, w którym określono jasne granice i prawa wzajemnych stosunków.
Jest, jest. Nasze? Nie wierzę, nie dotarłem. Nie dotarłem. Nie w tej turze. No trudno. A ten co tam? A, chyba dostał level. Jakieś pioruny z nieba. Och, kolejny rywal. Kolejny rywal. Dla mnie on jest nieznaczny. A tu jest mocny. Że mam taką widoczność dobrą? Wymagający. On będzie ich pewnie rozwalał. To grubo. Pewnie stracimy tych sojuszników, coś czuję, bo my jesteśmy w innej części mapy. Za łatwo by było, gdybyśmy my stali się potężni i jeszcze nasi sojusznicy też by rośli w siłę. Byłoby za łatwo, pewnie ich rozwalą. Konkretny artefakt? Nie, mamy lepszy. Założony. Szczerze, ja tą świetlistą nic już jakby zdobywam, więc dawać hajsy. To jest cicho lasu, ale poziom prosty, więc brońcie się, albo się nie brońcie. Padnijcie na kolana, bez strat. Bez strat. Fabryka. Niebieska ruda. No, jej nie zdobywam, ciężko to będzie ulepszyć. To jest. Nora trwożni, na bieżąco. Sansadzi, dawać ich. A tutaj potrzebujemy niebiańską rudę. A do ulepszenia? Drewno. Ej, to będzie za dwie tury. Zrobimy kolejne ulepszenie za dwie tury. No i ta niebiańska. Strasznie ubolewam. No ale dobra, kończymy turę. I powiem wam, że kończymy odcineczek. Kawał roboty zrobiliśmy w tej misji trzeciej. O, czy ona pokonała wrogiego powiernika? Chyba tak, ale to był ten słabszy. A ten przejmuje. Tak, ten wymagający przejmuje miasta naszych sojuszników. No ale dobra, będziemy to analizować w następnym odcinku, bo w tym to tyle. Trzymajcie się, siema.